Dzień dobry, witajcie na kanale Ekipunek Dźwigany Codziennie. Siedzimy sobie klasycznie na kampie. Ludzi nie widać, bo się pochowali poza kadrem. Ktoś mnie ostatnio podsumował na YouTubach, że chyba 5 miesięcy nie było recki noża. Jest taka opcja. Więc się poprawiamy i dzisiaj będzie recenzja fajnego, małego fixta, który nazywa się Manly Patriot. Zapraszam. Historia tego noża jest fajna, może dlatego też specjalnie się polubiliśmy, nie wiem, bo Manly'ego Patriota mam stąd, że kupiłem go od Joja, którego serdecznie pozdrawiam i ci bracie serdecznie dziękuję za ten nóż, bo jest naprawdę super. Dostałem go, właściwie nie, kupiłem go, nie dostałem go, bo kupiłem go i to chyba najmniej jak zapłaciłem za nóż, ponieważ kupiłem go za 5 groszy od Wojtka Jojo, jak robiliśmy wioskę dziecięcą w Karlinie, więc mam też pamiątkę z ostatniej wioski pod tytułem Manly Patriot. I co? I żeśmy się polubili od pierwszego wejrzenia w zasadzie, mimo że właściwie ma wszystko odwrotnie niż ja lubię, ale jakimś dziwnym trafem okazało się, że się właśnie polubiliśmy. Zaraz nie będę babulił, tylko go wam pokażę z bliska i trochę opowiem o firmie. Proszę bardzo, tak wygląda z bliska Manly. Manly to bułgarska firma mieszcząca się w Sofii. Nie wiem, chyba dosyć młoda firma, ale na pewno warto zwrócić na nią uwagę z kilku względów w ogóle. Po pierwsze, robią naprawdę uczciwie te noże, bo jak zacząłem oglądać jeszcze właśnie w Karlinie, to próbowaliśmy się do czegoś przypierdzielić i niespecjalnie jest do czego, jeżeli chodzi o jakość wykonania. To był taki pierwszy szok. Drugi szok to był taki, jak wszedłem na stronę Manly, gdzieś tam linka wrzucę w opis, więc możecie sobie zajrzeć, i popatrzyłem na ceny, bo Manly po pierwsze robi swoje noże naprawdę mocno dokładnie i nie idzie się przypierdzielić gdzieś tam do krzywości szlifów, gdzieś tam do wykończenia nie idzie się, nie ma się do czego czepić. Do tego robią ze stali dobrych, bo klasycznie robią z D2 lub z CPM 154, ja mam akurat tą wersję CPM 154, to jest droższa stal i lepsza stal, wydaje mi się, trochę lepsza taka, no niektórzy mówią, że to super steel, tak gdzieś tam grzebałem, czytałem, a ta stal to jest proszkowa wersja 154 CM stali, którą znamy chociażby, nie wiem, z Benchmade'a Griptiliana, o, taka nierdzewka, która już zachowuje się uczciwie, nie jest to jakaś tam budżetówka taka typu Aus 8 czy tam C440 czy coś, i to fajne. No, dlaczego się dziwię, że się z nim polubiłem? No bo tak, kto mnie zna, to wie, że ja niespecjalnie przepadam za kydeksem, niespecjalnie przepadam za sztucznościami na rękojeści, a on ma wszystko to, czego ja niespecjalnie lubię. To jest w ogóle nóż, który pytaliście często, bo on się na filmach pojawiał, bo ja go noszę najczęściej na szyi, tak naprawdę. Noszę go najczęściej na szyi, dlatego że mi Jojo nie dał pętelki. Mam te kloka tylko dużego, który nie pasuje, bo jest za wielki. Zrobiłem sobie co prawda pętelkę ze skóry do niego, ale tak faktycznie najwygodniej mi się go używa na szyi, tym bardziej, że kydeks jest tak spasowany, że nie ma prawa się tam nic stać. Proszę bardzo, nawet nie słychać, żeby coś klekotało. Siedzi naprawdę uczciwie, zaklikuje się fest. Kydeks zrobiony, no spoko, nie? Prawdziwy kydeks to jest chyba półtorówka. Sam Manly. Manly? Manly? Nie wiem, jak to się czyta. O, proszę. A w ogóle zaraz wam powiem, dlaczego ten, bo wyśledziłem chyba dzisiaj dopiero, dlaczego myśmy się jeszcze polubili, dlaczego mi się go tak dobrze używa. Tak wygląda. 210 mm całości, 91 mm ostrego. Szlif pełny, płaski, spoko. Grubości 4 mm przy grzbiecie. Ma tutaj te nacięcia, ma jimping. Chociaż... tak niespecjalnie, ja nie wiem, ten akurat do mnie niespecjalnie gada, bo tu jest mocno płasko i on jest taki przydatny, nie wiem, bardziej chyba, żeby wyglądał niż żeby pomagał, ale gdzieś tam jak się oprze kciuka, no to czuć go, że jakaś tam tępizna jest, co się przydaje, dlatego że jelec właściwie szczątkowy, chociaż też jest po... O, sorki, ale mam kamerę odwrotnie i niespecjalnie widzę, jak ten, o, jak pokazuje, o, dobra, teraz będę widział. Sorry za brudne łapy, ale siedzimy 3 dni w lesie, to dlatego.
tak wygląda. O, jest oznaczenie, z której stali jest wykonany. Pełny płaski, który tnie fajnie i CPM 154, tak jak 154 CM, naprawdę fajnie tnie, jak na nierdzewkę. Agresja cięcia jest spoko, jest super. 91 wystarczy, bo co? Bo to jest bardzo fajny nożyk na EDC. Jeżeli ktoś lubi i może, bo nie każdy może niestety nosić na co dzień ze sobą nóż z głownią stałą, to to jest bardzo fajna opcja. I co? Mówiłem o cenach. Słuchajcie, wersja z D2 kosztuje chyba 45 euro. To jest poniżej 200. Nieźle, nie? No, nieźle. Wersja w CPM 154 kosztuje 75 euro, to jest na tą chwilę, jak liczyłem, chyba 310 zł. To też bardzo nieźle. Jak na fixta z dobrej stali, to mocno nieźle. Co jest jeszcze ważne? Patrioty są robione w naprawdę chyba dużej gamie kolorystycznej, bo na rękojeści jest G10. Które też jest wykończone spoko i nie idzie się przyczepić. Wszystko jest, fazy są równe, wszystko jest ok. Trochę jest rękojeść taka mało pękata, jest smukła. Ale do takiej codziennej roboty naprawdę jest spoko. Duże przelotki. Z nierdzewki. Żeby sobie można było zrobić ten przeddzidzie dzidy bojowej. I co? I spoko. A, i dzisiaj wyśledziłem, dlaczego mi się nim dobrze pracuje. I zaraz Wam pokażę dlaczego. Ponieważ, proszę bardzo, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. W zasadzie kształt głowni identyko jak w racie 1. Jest tam ciutek dłuższy, Manly Patriot, ale i pewnie dlatego mi się nim dobrze pracuje, ponieważ bardzo dobrze mi się pracuje ratem i jestem zakochany w racie od lat. Więc to jest po prostu wersja rata dla mnie z głownią stałą. I spoko, w zasadzie to chyba można powiedzieć, że połączenie idealne. No, full tank oczywiście, czyli z jednego kawałka stali z okładkami. Grubości ma chyba 25 mm w najgrubszym miejscu. 20? Nie pamiętam teraz. Nie mam ze sobą suwmiarki. Tu jest taki malutki jeszcze. O. Widać? W razie Niemca może by pomogło zbić szybę w samochodzie, w razie tam akcji ratunkowej. Nie wiem, nie sprawdzałem. No, ale bardzo fajna bardzo fajna zabawka i faktycznie, mimo że wkurza mnie G10 i mimo że wkurza mnie Kydex, to faktycznie często go używam i często go zabieram ze sobą gdzieś tam, no, albo na co dzień, albo na wyjazdy, no bo jest spoko, no. Jest dosyć lekki, nie jest jakimś tam super ciężkim nożem, no bo pełny płaski i czwórka, no to tam tutaj tego materiału trochę zebrało. I co? I jak go noszę na szyi, to mi niespecjalnie przeszkadza jego waga. Jest trochę długi i trochę się bimba, ale idzie się przyzwyczaić, bo faktycznie jak ktoś tam ma neka 16 cm czy coś, no to tutaj jest to większy nóż, ale za to jest właściwie pełnoprawnym nożem, no. Co jeszcze? A, tak z kwestii nożorobowych, to gdzieś tam czytałem właśnie o CPM 154 i różnice między nią a 154 CM są takie, że podobno lepiej się hartuje i lepiej się szlifuje. No, a hartowanie jak to nierdzewka, ona tam powyżej 1000 się hartuje, chyba 1090 stopni z tego co patrzyłem na tabelki. Więc nie jest to tam jakaś węglówka NC6, co ją w 800 stopniach się hartuje, tylko wysoko, jak to każda nierdzewka. Dziurki na te kloka pasują. Tu sobie zrobiłem jeszcze dzyndzel. Ja sobie zrobiłem dzyndzel, bo jak lubię nosić neka, to lubię mieć przy neku krzesiwko, więc sobie przykręciłem na nity skręcane po prostu pętelkę, żeby sobie wsadzić tu krzesiwo, zagumkować i mieć to w komplecie. No i tyle. Nie wiem, trochę po cholerę jest ta duża dziura tutaj w zasadzie. Nie wiem, może do karabinka, żeby było łatwiej czy coś, ale... I to tak ewentualnie może wpływać ujemnie na estetykę, bo się rzuca w oczy. Ale spoko, poza tym jest naprawdę ekstra. G10 jest dosyć mocno śliska. Więc jak jest ręka wilgotna czy coś tam, to trzeba go ściskać mocniej. Jak ktoś ma dużą łapę, to też musi go trzymać dosyć mocno, no bo przez to, że jest właśnie taki wąsk, nie? Ale spoko, do codziennych takich zadań, nie wymagając jakichś użycia super siły, to jest naprawdę ten. Ja go dostałem od Jojka, więc był wyostrzony na brzytwę.
Zresztą chyba teraz też jest. O, coś tamte. Zdążyły mi włosy odrosnąć. No, więc jest ten. Fajnie trzyma ostrość, naprawdę fajnie tnie. Ale co tu będę gadał? No jak ktoś ma styczność z ratem, no to dokładnie tak samo wygląda sprawa z Manly, bo on tnie dokładnie tak samo, tylko stal lepsza. Dłużej trzyma ostrość i spoko. Pokażę coś wam. Może, że tnie faktycznie. A, jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałem, że właśnie ten. Sprawdzałem też jak z wysyłkami. To jakbyście chcieli zamówić Manly prosto od producenta. Bo chyba ktoś ma sprzedawać, ale nie wiem kto. Nie wiem czy nie tam gdzie pracuje blacha. Ostre noże czy coś, jakoś to się tak nazywa. Wiem, że chyba chcą, albo może już wprowadzili do oferty, nie wiem. Trzeba było sprawdzić, ale w razie W, jak się zamawia bezpośrednio od Manly, to... Wysyłka kosztuje 5 euro, czyli dwie dychy, nie? Tak pi razy oko, więc spoko, można se zamówić. Za poniżej 200 Patriota z D2, za 300 z malutkim groszem Manliego z CPM 154, która jest bardzo fajną nierdzewką, kurczę, podoba mi się i lubię nią pracować, okazuje się, mimo że niespecjalnie przypadam za nierdzewkami też. To ta agresja cięcia jest naprawdę spoko, jak na nierdzewkę. Jest jeszcze Patriot, bo właśnie, są różne wersje kolorystyczne tego G10, tam mają naćpane, kurczę, chyba w 10 kolorach, pomarańczowe, jakieś tam zielone, coś. I jest jeszcze wersja w Ironwoodzie, ale ona kosztuje chyba 100 euro. Ale jest też taka opcja, jakby co. W ogóle mi się wydaje, że ten Patriot to powstał jako odpowiedź na dosyć dobrze przyjęty ich folder, który się nazywa Comrade chyba. Tak. To jest wersja po prostu ze stałą głownią, ale naprawdę spoko. Robi robotę, powiem to. Można się pobawić i właściwie większość, kurczę, robót zrobi. Może się nie nadaje do batonowania tego mitycznego. Ale na co dzień do takich codziennych zadań to spoczko. A jeszcze jak się zrobi sobie ten, bo ta szlufka to jest taka szlufka, to nie jest teklok ani nic, ale na przykład tekloka, żeby sobie w poziomie nosić, to jego tam gdzieś na plecach, czy coś, jak ktoś lubi tak nosić, to spoko, to nie powinno być problemu żadnego. No, warto by przecież tym zajrzeć sobie na stronkę, bo mają parę tych tam kozików, kurczę, parę, to. Można sobie popatrzeć, mają parę składaków, mają parę fixtów, więc można sobie coś tam wybrać. Można chyba tej bułgarskiej firmie zaufać, bo się okazuje, że naprawdę jeżeli chodzi o wykończenie, o wszystko, to nie ma lipy, no nie ma lipy. O. No. I 91 ostrego, tak na co dzień, spoko. Nawet do lasu też spoko. Jak się ma do tego siekierkę czy piłkę, to wystarczy. No. Bardzo fajny. Dziękuję ci, Jojo. Bardzo się cieszę z tego noża. Jest jednym z moich ulubieńców. To fajne. Wykończony właściwie na lusterku. Też łatwo zadbać o czystość. No, przetrzeć, tak. Wytrzeć w spodnie czy coś. Oczywiście nie ten. Ostrożnie, żeby sobie nie upitolić czegoś ważnego. No. Fajne Manly. Lubię. Podoba mi się. Jest rycka noża, wzorujemy licznik. Do zobaczenia.